Cześć, melduje się Kubikowski. Dzisiaj modelarski wtorek, wideo numer 2. Jeżeli ktoś nie obejrzał, pominął, albo tam mu się nie wyświetliło, no to dzisiaj rano zrobiłem już unboxing Schneidera 75 mm Armo. A teraz pokażę Wam, co skleiłem i wysmarowałem, jeżeli chodzi o Boforsa wzór 36 od Mirage. Powiem Wam tak, na początku pokażę Wam, jak to mi mniej więcej wyszło. Od razu Wam powiem, że nie jestem w 100% zadowolony, ale traktowałem to właśnie jako taki model rozruchowy po długiej, długiej przerwie. Potem będę właśnie jeszcze na nim testować jakiś taki lekki wash i może delikatny weathering. I co najmniej na 100% kupię jeszcze jednego takiego Boforsa od Miraża i sobie spróbuję go zrobić jeszcze lepiej, mając już doświadczenia te, które mam teraz. Więc zaczniemy od tego, że pokażę Wam ten model to mniej więcej z każdej strony, a później, że tak powiem, już będę w stanie wygłosić ostateczny taki werdykt i ocenę modelu Mirage, firmy Mirage, tego właśnie Boforsa, no już mając pełną wiedzę, nie tylko z unboxingu, ale i ze sklejania i analizy instrukcji i tak dalej. Więc tak, słuchajcie, no tak to wygląda. Tutaj od razu Wam pokażę, bo byłem Wam to winny, od tego właściwie zacznę, że pokażę Wam tego Boforsa z Mirage w skali 1 do 35 obok Boforsa od Kobi ostatniego. To jest taka skala, słuchajcie, mniej więcej, jeżeli chodzi o Kobi, 1 do 28, 1 do 27, coś takiego. Natomiast co ciekawe, zobaczcie, że figurka Kobi o wiele lepiej pasuje do tego właśnie Boforsa, no, niż do tego, tak? No, więc jeżeli chodzi o detale, zobaczcie, mamy tutaj właśnie te takie skórzane takie tutaj foteliki, też takie, no, takie tylko podparcia tutaj, półdupek, szczegóły zamka i jedno pokrętło, ale tutaj będzie oczywiście tego dużo więcej. Jeżeli chodzi jeszcze tylko na sekundę, zostańmy przy tym, to figurka 1 do 35 powinna być ździebełko chyba troszeczkę wyższa, a oczywiście szczuplejsza. No, proporcje człowieka są troszeczkę inne niż ta. Więc to jeszcze sobie, o dobrze, obejrzymy, porównamy sobie, jak już się zaopatrzę i skompletuję obsługę działa do tego modelu. Mam już na oku modele w skali 1 do 35 z żywicy. Jest kilka takich wariantów dostępnych na rynku. Mi się wpadło w oku chyba zestaw taki, jest numer 5, zapomniałem, jaka to jest firma, ale tam jest wariant numer 5 i tam jest celowniczy karabinu maszynowego, którego można by chyba przerobić tutaj do celowniczego, bo on tam ma taką mniej więcej pozę. Coś trzeba będzie pokombinować, jakiś dowódca tam stoi z lornetką, coś takiego. Dobra, no w każdym razie piechotę polską musimy skompletować do tego i do Schneidera, który już niedługo trafi na warsztat. Słuchajcie, ogólne, od razu Wam powiem, takie ogólne moje wrażenia są generalnie dobre, tak? Bardzo się w ogóle cieszę, że wybrałem ten model, a nie inny na początek. Niby mógłbym wziąć jakiś prostszy, bo ten okazało się, że był dosyć skomplikowany i od razu powiem, nie polecam go takim tutaj najmłodszym użytkownikom, którzy chcieliby rozpocząć swoją przygodę z modelarstwem. Nie, to nie jest dla nich, raczej dla starszych, dla takich, którzy są zdeterminowani, że chcą zrobić tego Boforsa. Tam jest parę trudnych elementów, no tylko właśnie no, instrukcja nie jest za dobra, o tym jeszcze wspomnę. Ale tak, więc bardzo się cieszę i generalnie z efektu końcowego jestem zadowolony, jeżeli chodzi o model, bo ja nie jestem zadowolony ze swojej pracy, popełniłem tu kilka błędów. Model ten ma swoją też jedną mroczną tajemnicę, tak śmieję się, zaraz Wam pokażę, tam złamałem jeden element od spodu i jedną z podpórek tej tarczy pancernej i to wisi tylko w trzech punktach. Trzyma się dość dobrze, ale cała jest taka jakaś przekrzywiona i generalnie krzywizna mi wyszła. Ale zobaczmy sobie teraz tutaj, nie wiem, może jeszcze ździebełko tutaj powiększę. Nie chcę tutaj przesadzić z tym powiększeniem, bo spadnie jakość. Słuchajcie, ogólnie jestem w ogóle jakoś tak, no nie wiem, strasznie pokochałem ten model broni i zżyłem się z nim. Jeżeli chodzi tutaj, o, sobie zobaczymy te detale.
W ogóle też no, musiałem, aha, dosyć sporo pieniędzy wydałem, bo jakby z jednej strony cieszyłem się, że model był dosyć tani, ale dosyć sporo pieniędzy wydałem na różne dodatki, bo musiałem po prostu od zera praktycznie cały warsztat tutaj kompletować i farb nie miałem nic. Więc tak to się tutaj prezentuje, jeżeli chodzi o te najciekawsze detale od tyłu. I tutaj zobaczcie, troszeczkę wzbogaciłem ten model, tu się wam się przyznam. Nie wiem, czy tam widzicie celownik. Może będę musiał go... No patrzcie, jeszcze muszę zdobyć w ogóle tutaj doświadczenie, jeżeli chodzi o manipulowanie tutaj tymi malutkimi modelami. Zobaczcie, tu jest celownik. Ja go udoskonaliłem o taką dosłownie malutki wałeczek o długości mniej więcej milimetra. Średnica, nie wiem, 0,6, 0,7 milimetra. I pomalowałem jeszcze go tak, jakby tutaj było, wiecie, okular, czyli to szkiełko. Szkiełko tutaj tego celownika było widać. I to jest takie moje małe udoskonalenie tego modelu. Ogólnie, jeżeli chodzi o poziom detali, ja jestem bardzo zadowolony. Natomiast no, troszeczkę lepszej jakości mogły być te elementy. I zwłaszcza, żeby były lepiej pozaznaczane punkty ich wzajemnego montażu. Takie, żeby nie było wątpliwości, jak to powinno być po prostu jedno do drugiego zamontowane. Tam mamy sporo detali, pokrętła, tam jest zarówno do obrotu, do regulacji poziomu, w poziomie działa, jak i tutaj mamy, tu jest to pokrętło takie, którym się kręciło tak, wraz z mechanizmem spustowym. Oczywiście celownik, tam widać to pokrętło do nieznacznej regulacji lewo-prawo w pozycji poziomej. Tu widzimy tą osłonę taką. Chyba ważna osłona, bo tutaj pozycja celowniczego wymuszała takie, znaczy inaczej, sprzyjała temu, żeby noga powędrowała za zamek. No słuchajcie, i ta osłona powoduje, że zabezpiecza przed tym, żeby tam właśnie celowniczy nie wsadził tutaj za zamek kolana, ponieważ no odrzut lufy by co najmniej kontuzja lub po prostu połamanie spowodowało połamanie nogi oczywiście, tak? Są te, widzimy te podpóreczki. Słuchajcie, tutaj widać takie są skoble. Tutaj są takie skobelki. Dwa, które musiałem podpatrzeć, jak to było naprawdę, ponieważ no, w instrukcji było pokazane źle, że one są jakby z drugiej strony. No ale chyba, że jest nieduży procent możliwości, że te skoble po prostu można było wkładać z obu stron. Domyślam się, że te skoble takie, czy też blokadki takie tutaj umożliwiały blokowanie tego zawieszenia w pozycji transportowej i obniżenie go do strzelania. Nie jestem pewny. Jeżeli chodzi o zamek, to zobaczcie, skleiłem go w ten sposób, że klin jest w pozycji otwartej. Czy to znaczy, że jest opuszczony i widać tą dziurę, do której no, prawie byśmy dosłownie teraz tutaj wrzucali pocisk, po czym oczywiście klin by się automatycznie zatrzasnął w górę. Tak? I tutaj w ogóle poprawiłem, jeżeli tam na przykład widzieliście te zdjęcia, te takie moje wstępne zdjęcia na Allegro, nie wiem, że na Allegro, na Facebooku, jakie puszczałem, to źle było, właśnie tamte... Te skobelki te tutaj były z drugiej strony, musiałem je odłamać i przekleiłem je z tyłu. Tak samo ta tutaj dźwignia była źle umiejscowiona, bo jak zauważyłem, w pozycji otwartej zamka, gdy klin jest opuszczony, ta dźwignia właśnie opuszcza się, przekręca się tak w dół. No i później w momencie wrzucenia pocisku, gdy klin się zatrzaskuje, to przeskakuje znowu do góry. No i później właśnie ładowniczy może to przekręcić w dół. No, tak to wygląda. Tu mamy, widać, sporo detali. To było ciężko przykleić, takie delikatne, malutkie te. I zwłaszcza, że właśnie one nie były uformowane tak, żeby można było je dobrze przykleić w tym miejscu. Jeżeli chodzi o jakość elementów, że tak, w ogóle z ogonów byłem bardzo zadowolony. Na etapie właśnie w pierwszego przygotowania tego modelu byłem bardzo zadowolony z ogonów, jak wyglądało to wszystko.
Pierwsze takie miejsce, które naprawdę mi się nie podobało, to w jaki sposób zostały wytłoczone te elementy tego, te takie małe jakby wahacze, do których mocujemy koło. W dodatku tam w instrukcji było dosyć niejasno pokazane, jak to ma być przyczepione i tak dalej. Proszę sobie spójrzmy od dołu. Oj, tam zobaczcie, nie wiem, czy to będzie widać. No, złamał mi się ten jeden element, bo ja źle przykleiłem te wsporniczki, ale to też wynikało z tego, że w instrukcji było zupełnie to niejasno, było pokazane, jak one powinny być. Ja się trochę sugerowałem tym, co widziałem na zdjęciach tam historycznych i są takie zdjęcia, gdzie taki profesjonalny bardzo modelarz klei ten model z mnóstwem dodatkowych elementów, które chyba sam robi, lub tam też są takie właśnie elementy fototrawione z jakiejś tam firmy. No, w każdym razie trochę się sugerowałem tym i źle przykleiłem to. No i później próbowałem to naprostować i pękło. No i wyszła mi krzywizna, ale słuchajcie, jestem zadowolony. Najważniejsze jest to, że kupę frajdy mi sprawiło sklejenie tego modelu. No i on będzie troszeczkę wyglądać inaczej, jak zapodam na niego wash i lekki weathering. Na chwilę wróćmy jeszcze do instrukcji, bo to do niej w sumie mam najwięcej zastrzeżeń. No, pomijając tę kwestię właśnie, że to wnętrze jest odwrotnie nadrukowane, no to zobaczcie, że jest ta instrukcja, no jest taka nieczytelna, tak? Jest nieczytelna, wiele elementów nie jest pokazanych, gdzie dokładnie i jak przyczepić, pomijając to, że niektóre elementy nie są dokładnie narysowane. Słuchajcie, to tutaj, to jest w ogóle nierealistyczne, żeby zrobić to w tym modelu przy użyciu tego firmowego elementu, który był w ramce. Po prostu on był zbyt wąski. Jakbyśmy chcieli, wiecie, delikatnie to skleić od góry, żeby zachować tą możliwość ruchu działa lewo-prawo, to by musiało być na wcisk dosłownie, żeby tylko, wiecie, ten klej tam nie przesączył się w dół i żeby nie skleił nam tego elementu na amen. Ja z tego, co widziałem, po prostu tacy poważni modelarze robią to inaczej, przewiercają ten otwór, dają swój własny taki, swój własną ośkę taką po prostu z elementów takich ogólnego zastosowania i ją prawdopodobnie od dołu można tam w sposób taki poprzez rozgrzanie obkurczyć no trzeba to zrobić inaczej, więc ten element jest w ogóle do poprawki. Na tym etapie byłem tutaj zadowolony, tutaj wszystko było ok. Tu ok, no ale na przykład tutaj nie jest pokazane, gdzie to trzeba dokładnie przykleić. Tutaj było spoczko, tylko że na przykład nie było też dokładnie właśnie pokazane, gdzie, na jakiej wysokości to ma być. To powinno być tak zrobione, słuchajcie, tak powinny być uformowane te takie kliny, czy też takie punkty połączenia, żeby nie można było tego po prostu przykleić prawie w złym położeniu. Żeby było absolutnie jasno, jak to trzeba było zamontować, tak? Więc tutaj to jest do poprawki, tak? Więc tutaj, tutaj sobie zanotowałem że to nie powinno być to od przodu, tylko raczej od tyłu, chyba że historycznie być może można je wkładać od przodu i od tyłu, tak? To też jest taka opcja. A to, no słuchajcie, gdybym nie obejrzał tych zdjęć w internecie właśnie jak tam z etapów budowania, jak ktoś to robił, to w ogóle nie wiedziałbym, jak to tutaj skleić, tak? To była ciężka sprawa i poza tym te elementy właśnie, te tutaj takie jakby wahaczyki tutaj, to były jedne z najgorzej odlanych, czy też wytłoczonych elementów. Tam były ubytki plastiku, czy też, nie wiem, może wypychacze tak strasznie mocno uderzyły, że tam zdeformowały te... To według mnie powinno być poprawione, tak? Tutaj też z tyłu jeszcze na końcu też... dokładnie nie wiadomo było, jak tu przykleić ten celownik. Tu jest pokazane, że ten celownik ma przyjść tu, a tak naprawdę po montażu tego, tutaj właśnie jak do lufy tutaj doczepiamy te elementy i montujemy to w tym, to na końcu należy do tej ośki tutaj przykleić celownik, żeby mógł się ruszać razem z lufą, góra-dół oczywiście, tak powinno być. O, zobaczcie, a tutaj właśnie zupełnie nie wiadomo, bo one nie są symetryczne, ta podpórka nie jest symetryczna i w sumie nie wiadomo było, w jaki sposób ją obrócić do przyklejenia i jaką powinna być
tak naprawdę położenie, więc no, instrukcja jest według mnie do poprawki gruntownej i najlepiej, żeby to były takie, wiecie, już komputerowo zrobione ilustracje pokazujące ponad wszelką wątpliwość, gdzie co montujemy, a najlepiej, gdyby były też zdjęcia pokazane sklejonego modelu, autentycznego sklejonego modelu ze zbliżeniami. Tak jak to miało miejsce właśnie w Schneiderze, którego unboxingowałem rano, tylko że najlepiej w lepszej jakości. Słuchajcie, tak zupełnie na końcu zrobię jeszcze sobie takie tutaj podsumowanie, sobie wynotowałem takie punktowe. Możemy sobie tutaj troszeczkę jeszcze rzucić okiem na tego Boforsika tutaj. Aha, i o. To, co zrobiłem też, to zrobiłem otwór lufy, nie? Zrobiłem otwór lufy. Wyszedł dosyć przyzwoicie. Już nie nawiercałem już tych jeszcze, nie rozwiercałem tych bocznych otworów wiertełkiem 0,3 czy 0,4. To już było poza moją tutaj, że tak powiem, możliwością. Słuchajcie, więc teraz tak, wynotowałem coś takiego. 4 kategorie. Jakość elementów 3/5. Instrukcja, tutaj najgorzej, 2/5 punktów. Przyjemność klejenia, taka moja zupełnie subiektywna, 4/5. I taką ostatnią kategorię zrobiłem, to jest takie coś jak cena-efekt. Tak? Ten model był bardzo niedrogi, a więc uważam, że efekt jest bardzo dobry, więc 4/5 punktów. Zatem tutaj tak podsumowując, wyszło mi 13 punktów na 20, a więc sprowadzając do mojej standardowej 10-punktowej skali, wychodzi 6,5 na 10. Tak? I mniej więcej właśnie takie odczucia mam. Tak? Jeszcze z takich tutaj opisowych spraw wynotowałem sobie, że części generalnie są ok, kilka jest tam do poprawki, no i generalnie gdyby chciał kiedyś Mirage podnieść ten model na trochę wyższy poziom, to według mnie powinni poprawić te miejsca, zwłaszcza miejsca styku poszczególnych elementów, żeby było wiadomo, gdzie co przykleić i żeby nie można było tego prawie źle przykleić, tak? Słaba instrukcja, w której w dodatku są błędy, tak? Ale z kolei miodność patriotyczna, niska cena. Aha, jeszcze sobie na końcu wynotowałem, że za duże pudło. No tak, słuchajcie, pudło jest ogromne, zupełnie nie jak do tego zestawu. Powinni dać takie jak do Schneidera, takie dwukrotnie mniejsze. Zatem to już chyba naprawdę wszystko, co chciałem powiedzieć na temat tego modelu. Tak się rozgadałem. Teraz oczywiście będę polować na piechotę i będę chciał jeszcze sobie swoją kolekcję artylerii oczywiście rozszerzyć. Dzięki za uwagę, do zobaczenia już wkrótce. Cześć!